Takiego pomysłu jeszcze w suwałkach nie zgłosił nikt. Kamil Klimek skierował do prezydenta miasta pomysł stworzenia nowego miejskiego programu wspierającego pary, które mają problem z prokreacją. Bezdzietność jest niezwykle istotnym problemem dla wielu małżeństw. Program Kajtek miałby według koncepcji radnego Klimka wesprzeć pary, które bezskutecznie oczekują na upragnione potomstwo. Głównym założeniem programu, który według radnego powinien zafunkcjonować od 1 stycznia przyszłego roku, jest wsparcie takich par w finansowaniu leczenia bezpłodności. Klimak proponuje, by beneficjenci programu otrzymywali od samorządu bon o wartości 5 tysięcy złotych. To kwota, która mogłaby zostać przeznaczona na finansowanie kosztów diagnostyki, usług medycznych, psychologicznych, konsultacji ze specjalistami z zakresu leczenia bezpłodności i tym podobnych usług. Bon z pewnością nie pokryje wszystkich kosztów, ale dla tych par mógłby faktycznie okazać się istotnym wsparciem. Nie udało się nam ustalić, jaki odsetek subalskich małżeństw zmaga się z bezpłodnością, ale w skali kraju Problem jest istotny jak szacuje Polskie Towarzystwo Medycyny Rozrodu i Embriologii w kraju jest około półtora miliona takich par. Oznacza to, że bezpłodność dotyka jednej piątej społeczeństwa w wieku reprodukcyjnym.